Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. To stare polskie przysłowie wiele mówi o nas, Polakach. Prześcigamy się w wyszukiwaniu nowych miejsc za granicą, do których chcielibyśmy dotrzeć, a tak naprawdę zapominamy o własnym kraju. A przecież tutaj, całkiem blisko, jest wiele niezwykłych, magicznych miejsc, do których nigdy nie dotrzemy, bo wydaje się nam, że doskonale je znamy. Nic bardziej mylnego. Postaram się Was o tym przekonać. A zaczniemy zwiedzanie jakby od środka, od Mazowsza. Jestem Katarzyna Słoma. Z zawodu i pasji jestem przewodnikiem turystycznym. Podróże, również te bliskie, to zdecydowanie mój żywioł. Od Łowicza w kierunku północno-zachodnim we wsi Małżyce znajduje się stały punkt wizyt wszystkich turystów odwiedzających nasz region. To park etnograficzny, czyli skansen, w którym zgromadzone są zabytki architektury dawnego księstwa łowickiego. Panie Eligiuszu, proszę mi powiedzieć, co wyróżnia ten skansen na tle innych parków etnograficznych w Polsce? No na pewno budownictwo, na pewno zwyczaje, na pewno obrzędy, bo ponieważ byliśmy pierwsi, gdzie było czynszowanie gospodarki, gospodarstwa były bardzo bogate, wobec tego leżeliśmy między Łodzią a Warszawą i ta kultura robotniczej Łodzi docierała w region Księstwa Łowickiego, inteligencji Warszawy też docierała i mieszkańcy wsi korzystali z tego, dlatego to wszystko się tak ładnie, pięknie rozwijało. A jak nazywali się mieszkańcy księstwa łowickiego? Nazywali się księżakami, bo właściciele, czyli arcybiskupi gnieźnieńscy, byli książętami, a swój lud podwładny nazywali księżakami. A widzimy tutaj różne kolory chałup. Widzieliśmy chałupy białe, teraz mamy chałupę niebieską. Proszę mi powiedzieć, czy to miało jakieś znaczenie? Jak były panny na wydaniu, to chałupy malowano na kolor niebowy, żeby chłopoki wiedziały, gdzie zachodzić, żeby się po wsi nie wałęsały. Może wejdziemy do środka, bardzo zaprezentuje mi pan. Bardzo proszę. Że to proszę? No nie, kobiety u nas mają. Dobrze, dziękuję. Miały bardzo. Mają pierwszeństwo. Czyli panie Eligiuszu, co było w takich izbach świątecznych? No przede wszystkim była wycinanka, była gwiazda, kodra, tasiomka, wisiał pająk, były łóżka, na których jaśki piętrowo ułożone, no, były ławy, był ten ołtarzyk obowiązkowo w każdej chałupie, obrazy święte wisiały czasami w dwurzędach, ponieważ kupowane na odpustach. Czy odpust był we wsi bardzo ważną rzeczą, przyjeżdżano do kościoła, modlono się, a jednocześnie odwiedzano domowników i z tego tytułu były uroczystości, przyjęcia. A czy ilość poduszek miała jakieś znaczenie? Bo widzimy, no, że są tak ułożone piętrowo. W ogóle im więcej rzeczy, tym chałupa była bogatsza.
No, liczyło się właśnie ilość, bo ilość świadczyła o ilości pieniędzy. A wspomniał Pan jeszcze o pająku. Co to jest ten pająk? Pająk albo świat. Są to rzeczy robione na wzór kryształowych żyrandoli, które kobiety wiejskie widziały w dworach różnych. Chciały mieć coś podobnego. U siebie nie było ich stać na to. Wobec tego z bibuły, ze słomy, z włóczki robiły takie ozdobne rzeczy. Czyli prawdziwe łowickie kobiety pająków się nie bały, tak? Prawdziwe łowickie kobiety to się niczego nie bały. Rozumiem. Łowiczanki w swoim stroju są tak piękne, że najzwyczajniej w świecie im pozazdrościłam. I wyciągnęłam swój, równie piękny strój, który od bardzo dawna leży w komodzie u mojej babci. Strój łowicki z daleka wygląda imponująco, ale co dopiero, gdy przyjrzymy mu się z bliska. Proszę zobaczyć. No jasne! Kasia, dawaj tutaj, nie tańczuj! Tylko rozbieraj się i będziemy kapustę się ubijać. Ale przecież dawniej kobiety rozbierały się do rosołu, a nie do kieszenia kapusty. Ale to mało ważne, do rosołu to do rosołu, ale były poubierane tak samo ładnie, jak kisiały kapustę, każdą robotę do becki wchodzić. Przecież chłopa tu nie puszczę. I tu się trzeba zabierać, jazda, rozbieramy cię. Do bielizny? I tutaj, do bielizny. Ano, tak trzeba, kochano. Zawsze tu jest tak tłoczno, jak dzisiaj? Dzisiaj jest szczególny dzień. Dzisiaj są Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Nasze Muzeum Łowickie uczestniczy w tych przedsięwzięciach już od kilku lat. W tym roku akurat przypada w skansenie, bo tutaj jest ta wieś, ta kultura ludowa, ta twórczość znana na cały właściwie świat, bo ludzie tutaj przybywają właśnie, żeby zapoznać się z tym, co jest charakterystyczne dla naszego regionu, czyli wycinanka, charakterystyczne budownictwo, sposób prezentacji rzemiosł. To wszystko tutaj można zobaczyć. Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się w tym roku pod hasłem Tajemnice Codzienności. Pani dyrektor, jak rozumieć ten nieco tajemniczy tytuł? To największy europejski projekt kulturalno-społeczny, który ma zwracać uwagę na dziedzictwo kulturowe całej Europy, w tym również Polski. Tajemnice codzienności to w tym roku odkrywanie dziedzictwa niematerialnego, dziedzictwa duchowego właśnie księżaków łowickich. Księżaków łowickich, których kultura, których życie codzienne, słowo, muzyka, obrzędy rodzinne, obrzędy doroczne jednoznacznie kojarzone są właśnie z kulturą polską. Chciałabym się zapytać, jak wygląda technika wycinania, jak powstaje taka wycinanka od samego początku? Na przykładzie tej wycinanki składamy papier na 8, to znaczy się do środka raz, do środka drugi raz. Rozmiar, jaki sobie wymyśliliśmy, czy będzie większa, czy mniejsza, wtedy cyrklem odrysowujemy. Przelewamy ten wzór, który nam w głowie zaświtał, na papier wycinamy. Wycinamy takimi nożycami, właśnie, które co kiedy... Właśnie, to za nożyce? One strzygły owce, one obcinały włosy, moja mama nimi wycinała. Dawno. Czyli z pokolenia na pokolenie. Z pokolenia na pokolenie i córka też tymi wycina. Jak już wytniemy taką tą ażurową... Bo to jest okrągła gwiazda... Gwiazda ażurowa. Ażurowa, tak. Rozkładamy. I robimy dobieranie z kolorowego papieru, wielowarstwowo zdobimy, tak jak w naszym regionie łowickim. Robimy koło. Nie? A długo taką wycinankę się obkleja? W całości zrobić to jest 8-9 godzin. Proszę bardzo, spróbować i tak jak ja. Myślałam, że ciężkie są. Nie, nie. No, misterna praca, to prawda. No. Cierpliwości trzeba mieć dużo. Ale wie pani, że... Jak się pani kiedy zdenerwuje, proszę usiąść sobie, wziąć nożyczki, papier i wycinać. No, jak na pierwszą wycinankę? Jak na pierwszy kwiatek, to jest idealnie.
Najpopularniejsze polskie gwary to oczywiście Gwara Góralska i Kaszubska, czyli mowa mieszkańców gór i Pomorza. Mam nadzieję, że niebawem Gwara Łowicka stanie się równie atrakcyjna i rozpoznawalna. Ale najpierw oczywiście musimy ją poznać. Mam nadzieję, że pomoże mi w tym pani Ania Staniszewska, łowicka twórczyni ludowa i znawczyni Gwary Łowickiej. Dzień dobry. A no dzień dobry się, Kasiu. Siadaj no tu koło mnie, to ja ci opowiem, jak to kiedyś w naszym księstwie łowickim to się dzień dobry nie mówiło. Tylko jak się wchodziło do chałupy, to się mówiło, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, albo pochwalony jak się mota. Pochwalony jak się mota. A Bóg zapłać, galancie. Siadaj no tu koło mnie. I jeszcze ci powiem jedno, boś ty młodo. I do mnie nie mówiło się proszę pani ani na ty, tylko do takich kobiet jak ja, do takich gospodyń na wsi, to się mu dwojeło. I do mnie powinnaś powiedzieć, jak się mocie gospodyni, jak się czujecie, czy zdrowi jesteście, czy was co nie boli. No. No właśnie dlatego przyszłam do pani na nauki, bo no. Po prostu nie znam Gwary Łowickiej. To dobrze trafiła, bo powiem ci, ze Gwara Łowicką to już trochę zanikła. W latach 80. ja jak miałam lot 18, to na wsi w domu mówiło się gwarą, stąd ja ją pamiętam, ale jak już posłam w świat, w szkoły, do Włowica, do Warszawy, to gwary musiałam bardzo unikać, bo się śmiały z takich. I już teraz się gwary nie wstydzę, tylko pilnuję tego, co by ona przetrwała. No bo wie tak, księzoki nie gynsi, ty swoją gwarę mają, to i uzywają. Górole mają swoją, Kaszuby nawet językiem nazwały, a przecież my co, nie gorsze, nie? Także tak, widzi Kasia, łódź się. Bo musimy pilnować się w tym wszystkim zawirowaniu, w tym świecie takim, co to wszystko na łeb, na syje gdzieś pędzi, to musimy wiedzieć, skąd my jesteśmy, gdzie nasze korzenie są i gwarą może nie wszyscy muszą umieć, ale jak gdzieś posłuchają, to żeby ją nie pomięsały z jakąś tam inną mową. Myślałam, że dobrze znam Gwarę Łowicką, ale widzę, że muszę się jeszcze wiele nauczyć. Pani Zosiu, cóż za pyszności tutaj mamy? To mamy tak, kluski śląskie z sosem, tu jest suróweczka, tu chlebek, tu jest szmalec, tu jest chleb pieczony, tu jest ciasto drożdżowe, tu jest żur z kiełbaską, tu jest serniczek, co w nim znajduje się pszczoła i tu są pierogi. I to są wszystkie dania typowo łowickie? Tak, wszystko łowickie jest. Bardzo wszystko dobre jest. No może bym coś skosztowała, tak? A no to tutaj... co chce pani? Może jakiegoś pierożka, z czym one są? Z mięsem. To poproszę. No to proszę. No, mogę tak sobie wziąć? Dłoń? Proszę. No pyszne. No pyszne. Nie wiem, co ja bym pysznego nie zrobiła. Wszystko jest pyszne. I wszystko na oko robię. Nie tak, żeby tam z przepisu czyszego. Na bez oko miarek. Ju. A ile pani pierogów dzisiaj zrobiła? A dzisiaj to tak zrobiłam, ja wiem, może ze 400, a ja robię po 1600. O matko. No, bardzo dużo robię. I rozumiem? I lubię robić, lubię bardzo gotować. To mnie nie zrazi, czy ja gotuję do 6 i o 7 jadę, czy jak, to mnie to nie obchodzi. Wszystkie zjedzone? Wszystko zjedzone i ja lubię to pracować przy tym. Pewnie panowie tutaj częściej przychodzą o, do pani. O, panowie to bardzo. Kapustę kroiliśmy. Tak, oczywiście. No dobrze, pani Zosiu, dziękuję bardzo za poczęstunek. To już dziękuję. To teraz mogę was poczęstować. Telewizję. Oj, naszą telewizję, a to trzeba uszanować. A że nas dzisiaj nagrywa, a pięknie ucałować. Zawsze chciałam spróbować, jak smakuje prawdziwy miód pszczeli. Dzisiaj mam tą niesamowitą okazję, ponieważ mogę zapytać prawdziwego pszczelarza, czy to prawda, że prawdziwy pszczelarz nie je miodu, tylko żuje pszczoły? To znaczy, będąc w pasiece, przyswajając ten zapach pszczół i wytwarzaną tą atmosferę wewnątrz pasieki, no można powiedzieć, że on je te pszczoły, bo bierze te różne zapachy i ten w konsekwencji miód, i zjada. No samych pszczół to on to może tak nie je,
Ale jeśli by ja, to bym mądrze robił, bo chityna złożona z pszczoły jest białka. Jak było z wiernością pszczelich matek? Oj, to jest, no nie wiem, czy do kobiety można odpowiedzieć, ale proszę tak bardzo. Jeszcze powiedzmy te 30-35 lat do tyłu, to uważano, że matka pszczela przyjmuje jako jednego trutnia, no i na całe życie. W związku wierność, no, wielka. No, dzisiaj już wiemy, że z tą wiernością jest trochę inaczej, bo matka w jednym locie godowym, który trwa nie dłużej jak 15 minut, może przyjąć nawet do 15 trutni. Czyli trochę latawica z niej jednak. No tak. Chciałabym spróbować teraz jakiegoś miodu. No, dajemy kobiecie. Już wystarczy mi naprawdę, bo nie wiem czy... A mama tam. No, oczywiście przepyszny, naprawdę. No, jedno, co jest takie najważniejsze w tym wszystkim, co już powiedziałem, miód muszą robić pszczoły, a nie pszczelarz. Jeśli Państwo gdzieś słyszycie, że mój miód najlepszy, to ja osobiście bym od takiego miodu od razu odchodzę. Bo jeśli go robi pszczelarz, no to fałszuje. To fałszuje. Powiat łowicki kojarzy się nam oczywiście z folklorem i z ogromnym przywiązaniem mieszkańców do tradycji przodków. Ja natomiast chciałabym dzisiaj zapytać pana starostę, jak markę łowicką bardziej zapromować, żeby stała się bardziej rozpoznawalna? Proszę panią, no myślę, że jest to proste zadanie, ponieważ mamy rzeczy, których nie mają inni. Marka łowickie, myślę, że najlepszym miejscem i atutem do promowania tej marki jest chociażby to miejsce, w którym się znajdujemy. Jest to perełka w środku Polski. Myślę, że możemy tutaj pokazać cały folklor, całe życie wsi łowickiej i to jest rzecz, której nie da się kupić w żadnym sklepie i nie da się nauczyć w żadnej szkole, więc to jest to, co powinniśmy promować. No i proszę Państwa, rzecz taka, której pewnie nie ma nigdzie innej. Do nas jest zewsząd blisko. Jesteśmy w środku Polski, z Warszawy 40 minut, z Łodzi 35, z Poznania niecałe 2 godziny. Myślę, że na jeden bądź dwa dni wizyta w Łowiczu i w powiecie łowickim jest po prostu nie do ominięcia tego miejsca i nie do zobaczenia. Nieopodal parku w Małżycach znajduje się dowód na nasz niewątpliwy wkład w dziedzictwo nie tyle kulturowe, co techniczne. Nie tyle europejskie, co światowe. A to właśnie on. Niecodzienny zabytek klasy zerowej. Most na rzece Słudwi. Jest to pierwszy na świecie most wykonany techniką spawania, a nie nitowania z 1929 roku. Według projektu profesora Politechniki Warszawskiej, inżyniera Stefana Bryły. Spawanie to była przełomowa technologia, pozwalająca zaoszczędzić wiele stali, bo most zamiast ważyć 70 ton, ważył tylko 56. Po 75 latach użytkowania most został wyłączony z ruchu, przesunięty o kilkanaście metrów od drogi i udostępniony do zwiedzania. Trzeba myśleć i trzeba pracować. Być w Łowiczu i nie być na weselu łowickim, to tak jak pojechać do Rzymu i nie widzieć papieża. Ja skorzystam z tej wyjątkowej okazji, że dziś sobota, bo wesele łowickie trwało od soboty do czwartku. Jak słyszymy, goście weselni czekają, kiedy pani młoda przygotuje się do ślubu. Jak wiemy, już grzebiuszek naszykowany, lusterko, to ostatnia wolna niedziela pani młodej. Zalamus, wyżej zalamus, zalamus. A czy jedzie, czy nie jedzie, nas dzieło swą zdrużbamy już. Łoń będzie, Kasiu, do noca nie przywitaj się z nami. Ale bo już ci przyjechał, ale Janek, twój kochany.
Pani młoda teraz musi przywitać się ze swoim przyszłym mężem. Proszę zwrócić uwagę, że nie jest zbyt szczęśliwa, bo kiedyś pana młodego wybierali rodzice. A jak nie miał za dużo morgów, to niestety. Świeżo upieczeni małżonkowie wracają już z kościoła. Według tradycji już panią młodą przejął pan młody. Mam nadzieję, że za chwilę zaproszę mnie na wesele, bo jak wspominałam, ta wielka łowicka wysiada trwała 6-7 dni. Że wesele łowickie różniło się tym od typowym, że to goście są tutaj najważniejszymi osobami. Goście się bawią, goście tańczą, a pani młoda siedzi. Siedzi aż na oczepie. Wychodzę z łowickiego wesela, napijam się w imberku, jeszcze tego fajnego chłopaka przyprowadzam. Prawda, Radku, podobało ci się wesela? Bardzo. Teraz idziemy łąkę gnieść, bo idziemy trzeba poznać. Idziemy sami gnieść łąkę, także dziękujemy bardzo. W następnym odcinku odwiedzimy Łowicz, jedno z najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Poznamy najwspanialszy zabytek miasta, Bazylikę Katedralną, popularnie zwaną Wawelem Mazowsza. Będziemy świadkami nadania tytułu Gwiazdy Łowickiej, najstarszej hawciarce, 92-letniej pani Bronisławie Skwarnej. Weźmiemy udział w hucznej, corocznej imprezie zwanej Łowickim Jadłem, która kończy sezon imprez plenerowych w Łowiczu. Korzystając z okazji, porozmawiamy z panią Skwarną nie tylko o wyszywaniu koralikami, ale również o jej przebogatym życiu. Poznamy smaki regionalnych potraw i napojów. A w ocenie łowickiej kuchni pomoże nam gwiazda imprezy Ewa Wachowicz. Na zajęciach w Łowickiej Akademii Sportu spróbujemy poznać tajniki taekwondo. Korzystając z ostatnich chwil lata, weźmiemy udział w spływie kajakowym rzeką Bzurą. Na koniec zwiedzimy najbardziej romantyczny park w Polsce, słynny park w Podłowickiej Arkadii. A naszą podróż zakończymy tam, gdzie ją rozpoczęliśmy, w centrum miasta, ale tym razem na wieży łowickiego ratusza.